miejscu, gdzie dzisiaj stoi stadion Lecha, bo te pierwsze kroki stawiałem gdzieś w roku 1976-7, grając tutaj z tatą w piłkę, właśnie w miejscu, gdzie dzisiaj stoi miejski stadion w Poznaniu, przy ulicy Bułgarskiej. Stąd też pewnie jakieś chyba przeznaczenie było, że w tym klubie przez tyle lat w przyszłości będę grał. Ten start w Lechu był taki troszkę dość dziwny z przypadku, bo w ostatniej chwili został wytransferowany Kazimierz Muskal. Zwolniło się miejsce w zespole i podpisałem kontrakt z klubem. I w autokarze, jadąc do Łodzi, nawet nie spodziewałem się, że zagram od pierwszej minuty. Dopiero dowiedziałem się to w szatni na odprawie. Początkowo było sporo emocji, ale wychodząc już na rozgrzewkę, emocje zostawiłem w szatni i wszystko fajnie się udało. Już po strzelaniu bramki, gdzie euforia, radość i nawet taki dreszczyk emocji na skórze. Natomiast to wszystko do mnie dotarło w drodze powrotnej, kiedy wracaliśmy do Poznania. Wtedy sobie uzmysłowiłem, że spełniłem swoje marzenie z dzieciństwa. Myślę, że przede wszystkim było to ukoronowanie tak fajnej drużyny, bo mieliśmy wtedy świetną drużynę, fajną atmosferę, fajnych zawodników, mieszankę rutyny z młodością, bo był Tomek, Iwan, Piotr Sieczewski, ja i duża i spora część młodych zawodników, którzy zaczynali swoją przygodę z piłką. I nie będąc faworytem, my ten puchar zdobyliśmy, gdzie nikt tak na dobrą sprawę na nas nie stawiał, nawet nas zarząd klubu, zmieniając jakby gospodarza pierwszego meczu finałowego. To my ten puchar zdobyliśmy i myślę, że dla Poznania po latach posuchy był to taki pierwszy, poważniejszy sukces. Murawski płasko, dobrze! I rejs 1-0, Lech prowadzi w 33 minucie. Przyjąłem piękną bramkę rzutu wolnego, gdzie tak naprawdę piłka nie wpadła do bramki, znaczy w sumie nie ugrzęzła w siatce, tylko wpadła do bramki i wypadła. I też taka troszkę kontrowersyjna sytuacja, jednak sędzia boczny z chorągiewką dobrze to zauważył, jak kamery telewizyjne pokazały w powtórce, bramka była zdecydowana, także cieszę się. Piotr Rejs w ekskluzywnym klubie strzelców 100 goli w polskiej ekstraklasie. Kiedy skończyłem kontrakt w Warcie Poznań, praktycznie szykowałem się do zawieszenia butów na kołku, jak to się mówi. Pojechałem nawet na obóz z dziećmi z akademii, z mojej akademii piłkarskiej. I tak sobie siedziałem jednego z wieczorów i sam zadzwoniłem do trenera Mariusza Rumaka z zapytaniem, czy nie chciałby kogoś tak doświadczonego mieć w szatni, kogoś, kto być może w jakichś newralgicznych sytuacjach, momentach mógłby pomóc jeszcze w drużynie na boisku. No i takiego dość doświadczenia i profesjonalizmu w szatni. Trener powiedział, że zastanowił się nad tą propozycją, bo jest dla niego ciekawa. No i po kilku dniach odzwonił, mówiąc, że jeśli dogadamy się z zarządem klubu odnośnie warunków kontraktu, to on bardzo by się pod tym podpisał. Mamy zmianę w drużynie Lecha Poznań. Piotr Rejs wchodzi na boisko, zmienia Aleksandara Tonewa. No i tutaj trzeba powiedzieć, owacja na stojąco dla Piotra Rejsa. I strzeliłem ostatnią bramkę swoją w Ekstraklasie 109 w meczu z Ogłębiem Lubin. Pamiętam niesamowitą radość kibiców, szczególnie na trybunach, bo myślę, że ci kibice chyba bardziej czekali na tą bramkę niż ja sam. Uwaga! I jest bramka! Kto strzelił? Piotr Rejs! Takiego tumultu, takiej wrzawy na bułgarskiej nie było już dawno. 109 gol popularnego Reksia. Przeważnie na mnie opierała się ta ofensywna gra zespołu, dość duże oczekiwania. No i myślę, że po części starałem się jakoś odwdzięczyć za dawaną mi szansę, ale nie było to łatwe życie. Mogłem być może w piłce osiągnąć więcej, mogłem też mniej. Jestem zadowolony z tego, co było i z tych kilkunastu lat dla Lecha. Wielkie dzięki za wsparcie dla naszego klubu. Ja ze swojej strony dziękuję ślicznie i bawmy się.